W dzisiejszym odcinku opiszę Ci pacjenta w wieku 40 lat, który przeszedł dwie operacje kręgosłupa lędziowego, choć korzysta z usług innego fizjoterapeuty, to trafił do mojego gabinetu, ponieważ mm, chciał się upewnić, czy proces rekonwalescencji przebiega prawidłowo, gdyż cały czas utrzymuje się mm, powierzchowne pieczenie po prawej stronie kręgosłupa lędziowego wraz z okresowymi dolegliwościami podczas stania oraz chodzenia. Pacjent zgłosił, że pierwsza operacja była wykonana parę lat temu i dotyczyła segmentu L5S1, gdzie od tamtej pory pozostało zaburzenie czucia, tak jakby obmarła skóra na tylnej powierzchni lewego uda. Dwa miesiące temu była wykonana kolejna operacja z powodu chromania neurogonnego i wykonano obustronną fenestrację L4-L5 oraz małą korektę na poziomie L5S1. Obecnie pacjent zgłasza ból w skali NRS 6 na 10, występuje poranna sztywność oraz nasilają się objawy bólowe podczas kichania. Głównym oczekiwaniem pacjenta jest pozbycie się bólu, aby wrócić do aktywności sportowej, takiej jak jazda na rowerze, a przede wszystkim do treningów na siłowni. U każdego pacjenta po leczeniu operacyjnym badanie fizykalne zaczynam od badania neurologicznego, w tym przypadku odnotowałem osłabienie prawostronne podczas wspięcia na palce, osłabienie odwodzenia w prawym biodrze, podczas przysiadu pojawił się ból oraz prawa stopa uciekała na zewnątrz, wystąpił ból kręgosłupa lędziowego podczas stania, tak samo podczas obracania się w pozycji leżącej. Wykonałem slump test na boku, który dał wynik pozytywny. Dodatkowo występowało znaczne ograniczenie ruchomości w stawach biodrowych, Zwłaszcza rotacji wewnętrznej oraz podczas testu pompki pojawił się lekki ból oraz pacjent nie był w stanie utrzymać w neutralnym ustawieniu dolnego tłowia. Analizując dolegliwości oraz przeprowadzone badanie założyłem cele krótko oraz długoterminowe. W celach krótkoterminowych skupiłem się na dwóch hipotetycznych przyczynach obecnej dolegliwości. Pierwsza dotyczyła kanału kręgowego, a dokładnie worka oponowego. Każda operacja niesie ryzyko uszkodzenia, podrażnienia worka oponowego, a reoperacje je potęgują. Dlatego, dla zmniejszenia objawów, włączyłem do leczenia neuromobilizację opony twardej. Drugą hipotezą była niestabilność funkcjonalna z powodu przebytej operacji, więc wdrożyłem pierwsze ćwiczenia kontroli tłowia. Cele długoterminowe tylko omówiłem z pacjentem i dotyczyły m.in. zwiększenia mobilności bioder, wzmocnienia osłabionych grup mięśniowych oraz powrotu do aktywności sportowej. Założenia dotyczące dolliwości były najprawdopodobniej słuszne, gdyż już na kolejnej wizycie pacjent zgłosił znaczną poprawę. A jakie jest Twoje spojrzenie na ten przypadek kliniczny? Bądź może masz jakieś pytanie? Zostaw komentarz. Za tydzień kolejny odcinek, na który Cię serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Paweł Cegłowski.